Dzień dobry bardzo. Poranek słoneczny, mroźny, na dachach Szron. Spokój, słuchajcie, na ulicy praktycznie żywego ducha. No to co? Zaczynamy kolejny dzień. No to teraz taki oficjalny dzień dobry, kochani, w nowym filmiku. Skorzystam z tego momentu, że w domu jest spokój i cisza. Właśnie wyłączyłam telewizor. Max zszedł sobie do garażu, żeby posprzątać w samochodzie i czymś się zająć. My od kilku dni oczywiście siedzimy w domu i praktykujemy hashtag zostań w domu. I tak sobie pomyślałam, że się do Was na chwilę odezwę, ponieważ od kilku dni dostaję od Was wiadomości w sprawie tego, jak nasza rodzina we Włoszech się trzyma, jak my się trzymamy, czy się boję, czy jestem przerażona, jak to wygląda u nas i tak dalej. I słuchajcie, może nie będę wypowiadać się teraz w kwestii samego koronawirusa, bo jest naprawdę tyle źródeł, tyle informacji, tyle wiarygodnych miejsc, gdzie możecie uzyskać odpowiednie dla Was wiadomości i tak dalej. A ja powiem Wam szczerze, że nie czuję się na siłach, żeby Wam opowiadać teraz o tym, jak to wygląda we Włoszech i tak dalej. No na pewno sytuacja jest krytyczna, jest bardzo źle i ta śmiertelność w tej chwili jest ogromna. Włochy mają kwarantannę, no ale właśnie. Jak to wygląda z naszą rodziną? Powiem Wam tak. Na szczęście wszyscy są zdrowi i wszyscy siedzą w domach. Przestrzegają tych najważniejszych zasad, przestrzegają kwarantanny, nie pracują, siedzą w domach i starają się jakoś sobie ten czas zorganizować. Powiem Wam tak. Nasza rodzina, ponieważ jesteśmy w tej chwili z nią cały czas w kontakcie, utworzyła sobie nawet taką grupę na WhatsAppie rodzinną i praktycznie co chwila wymieniamy się informacjami, dzwonimy do siebie, rozmawiamy sobie, dzielimy się z tym, kto co ugotował, kto co zrobił, jaki znalazł nowy sposób, żeby się czymś zająć w domu, jak to wszystko wygląda. Oczywiście rodzina przekazuje nam też takie informacje, które nie są, nie słychać ich w telewizji, w radiu, ale jak to mniej więcej tam wygląda i Włosi między sobą przekazują różnego rodzaju informacje, no a my przekazujemy im, jak wygląda sytuacja u nas. Pytacie mnie, czy się boję, czy jestem przerażona i jak sobie w tej chwili radzimy. No oczywiście, słuchajcie, gdybym powiedziała Wam, że się nie boję i że jestem absolutnie spokojna i nie wiem, korzystam z tego, że mamy kwarantannę i siedzę w domu, no to by było wierutne kłamstwo. Natomiast ja myślę, że każdy z nas w tej chwili w środku gdzieś odczuwa ten strach, bo jest coś nowego, z czym musimy się zmierzyć. Coś, czego nikt z nas się nie spodziewał, coś, co przyszło nagle i nie wiadomo, kiedy odejdzie. Nie wiemy, jak to długo będzie trwało, jak to się dalej będzie rozwijać, jak będzie wyglądała nasza sytuacja ekonomiczna, co z naszą pracą, co z naszymi rodzinami, co z naszym zdrowiem. Myślę, że każdy w środku gdzieś ma takie wewnętrzne obawy, jak to w tej chwili będzie wyglądało i ja też. Bo słuchajcie, prawda jest taka, że tak jak część z Was siedzi w tej chwili w domach i być może zdalnie pracuje lub też nie pracuje, bo nie ma takiej możliwości, u mnie ta sytuacja wygląda tak samo. Max siedzi w domu i też próbuje się czymś zająć, chociaż powiem Wam, że on jest przerażony, jest zdenerwowany.
Cały czas gdzieś widzę po nim, że no taki chodzi wewnętrznie bardzo, bardzo zdenerwowany. Są też takie momenty, kiedy no nie jest w stanie powstrzymać łez i bardzo, ale to bardzo boi się w tej chwili o swoją rodzinę. No a jest daleko od nich i jedyne co może robić i jak ich może wspierać, to właśnie taką drogą internetową, telefonicznie, gdzie ma ten kontakt z nimi i wie, jak ta sytuacja wygląda. No a ja dodatkowo muszę jeszcze jego wspierać w tej całej sytuacji. Muszę mu dawać siłę do przetrwania, więc muszę być tak jakby podwójnie silna. Chociaż, no słuchajcie, już było kilka takich momentów, że ja też z tych nerwów i z tego wszystkiego gdzieś tam przed nim się schowałam, popłakałam się. No nie ukrywam, że jest ciężko, bo tak jak mówię, to jest coś nowego, z czym w tej chwili musimy się zmierzyć i ten wewnętrzny strach i ta niewiadoma, jak to długo potrwa, kiedy to potrwa, kiedy się zakończy, jak się zakończy, co będzie dalej, kiedy to wszystko się zakończy, gdzieś tam w nas tkwi. Natomiast my przestrzegamy tego wszystkiego, o czym się mówi, siedzimy w domu, zawiesiliśmy, można powiedzieć, zawiesiliśmy działania w stosunku do naszego nowego mieszkania, czyli nie jeździmy w tej chwili po żadnych sklepach budowlanych, nie szukamy nowych mebli gdzieś w sklepach i tak dalej. Staram się jakoś ten czas wykorzystać na szukanie nowych mebli, jakichś propozycji, przeglądanie tego, co jest w internecie. Także ograniczyliśmy wszystko, co jest związane z naszą przeprowadzką, na tyle, ile możemy ograniczyć. I plany są takie, że chcemy się przenieść pod koniec kwietnia, ale nie wiemy na 100%, czy to nam się uda, czy będzie taka możliwość i jak ta sytuacja się potoczy. No na razie mówi się o tych 2 tygodniach, ale słuchajcie, to nie będzie 2 tygodnie, to nie będą 2 tygodnie i ta sytuacja na pewno się przedłuży, podejrzewam, że do końca kwietnia, jak nie dłużej. Natomiast ja obawiam się jeszcze o kilka innych rzeczy, a mianowicie o to, że w mojej rodzinie jest kilka osób, które w tej chwili pracują w służbie zdrowia. I mam jakieś tam, powiedzmy, informacje od nich też, jak to wygląda w naszym kraju i martwię się o to, już nie mówiąc o tym, że moja rodzina to też wojskowi, więc też z tej drugiej strony słyszę, jak co tam się mniej więcej dzieje. Także to napięcie jest. To napięcie jest, tego się ukryć nie da i no nie jest to łatwa sytuacja, myślę, że w tej chwili dla każdego z nas. Dla tych osób, które muszą wychodzić do pracy, dla tych, którzy siedzą w domach, nie jest łatwo. Natomiast tak jak mówię, dziękuję Wam bardzo serdecznie za te wszystkie wiadomości, które do mnie piszecie, jak tam rodzina we Włoszech, jak sobie radzimy. No jakoś sobie radzimy, tak? Staramy się w miarę możliwości nie popadać w absurdy, nie popadać w jakieś paranoje i cały czas jakoś ten czas właśnie, który spędzamy w domu, jakoś wykorzystać, coś robić, coś planować, planować dalsze kroki związane z naszym mieszkaniem. Ja też oczywiście planuję sobie jakieś tam kroki związane tutaj z moim kanałem, z blogiem. Staram się mimo wszystko, mimo tego, że ten telewizor właśnie cały czas działa i mamy cały czas te informacje z Włoch i słuchamy tego wszystkiego, co się dzieje, jakoś tę moją głowę sobie zajmować. I wiecie co? Wczoraj wrzuciłam taką informację u siebie na Instagram, takie okienko z zapytaniem, bo tak sobie pomyślałam, że to jest też w sumie dobry moment, żeby Wam trochę umilić ten czas, bo Wy też pewnie siedzicie w domach i też szukacie sobie jakichś zajęć i też czegoś, co pozwoli Wam na chwilę, na moment, na godzinę, na jakiś tam okres zapomnieć o tych wszystkich problemach, mieć taką odskocznię od tego wszystkiego, żeby nie zwariować. I tak sobie pomyślałam, że w sumie mogłabym Wam ten czas umilić jakimiś live'ami u mnie na Instagramie, nowymi filmikami, jakimiś postami na blogu, żebyście mieli co czytać, żebyście mieli co oglądać, żebyście mieli właśnie jakoś, mogli w jakiś tam sposób miło spędzić ten czas w domu.
No i wrzuciłam sobie to okienko, słuchajcie, na ten mój Instagram z zapytaniem, o czym chcielibyście live, jakie tematy chcielibyście poruszać. Padło bardzo dużo próśb o to, żebyśmy jednak rozmawiały o tych kosmetykach, o jakichś zabiegach, żeby właśnie tak troszeczkę myślami odejść od tego wszystkiego. Ale wiecie co, padło też wiele takich próśb, że próśb w sumie też pytań i waszych odpowiedzi, że jak ja mogę w tym czasie, tym ciężkim czasie w ogóle opowiadać o kosmetykach, że ja w ogóle powinnam się powstrzymać od tego, że jednak powinniśmy mówić o tym koronawirusie, że może powinnam zaprzestać działalność w tej chwili, działalność w sensie publikacji filmów tutaj na kanale, publikacji postów na moim blogu. I wiecie co, tak się zaczęłam zastanawiać nad tym wszystkim, że okej, ja rozumiem, że w tej chwili jest bardzo trudna sytuacja w kraju. I nie chcę absolutnie nikogo urazić w tym, co w tej chwili powiem, ale wydaje mi się, że teraz jest właśnie też taki czas próby dla nas, próby przetrwania, znalezienia czegoś dla siebie, być może czas na taki rozwój intelektualny, być może rozwój nas samych w sobie, na znalezienie sobie jakichś nowych pasji, być może znalezienie czegoś, co pozwoli nam w rozwoju naszego biznesu później, kiedy ta sytuacja się zakończy. Być może powinniśmy w tej chwili zająć się czymś, żeby nauczyć się czegoś nowego, dowiedzieć się czegoś nowego. I mówię tak sobie, okej, kosmetyki to nie jest taki temat, który daje wam jakieś poczucie rozwoju i tak dalej, ale być może jest to taki temat, który właśnie pozwoli wam mieć taką odskocznię od tego wszystkiego. Ja nie mówię, że wy w ciągu tych 12 godzin, powiedzmy, 12 godzin, kiedy jesteście na nogach, wy macie te 12 godzin poświęcić na te kosmetyki. No nie, wy możecie godzinę poświęcić na te kosmetyki, a 11 godzin na to, żeby słuchać wiadomości i tego, co się dzieje na świecie. Żeby złapać taki oddech w tym wszystkim, taką trochę równowagę, żeby zacząć lepiej oddychać, żeby ta głowa z tymi naszymi obawami, tymi problemami, żeby chwilę odpoczęła i żebyśmy mogli też złapać dla siebie w tej całej sytuacji właśnie taką chwilę dla siebie, taką odskocznię. I dlatego też pomyślałam sobie, że ja nie mogę zrezygnować w tej chwili z tego, co robię, bo jest ciężko w kraju. No nie. Jeśli ktoś z was nie ma ochoty oglądać w tej chwili moich filmów, to ja absolutnie nie będę was do tego zmuszać. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co się dzieje w kraju i nie interesują was kosmetyki, to przecież nie musicie wchodzić i szukać tego typu treści. Jest teraz w internecie tak dużo różnych treści, że każdy znajdzie coś dla siebie. Możecie poćwiczyć, możecie nauczyć się nowego języka, zacząć uczyć się nowego języka, rozwijać jakieś wasze ukryte talenty. Naprawdę możecie gotować, możecie szukać jakichś nowych przepisów. Różne rzeczy możecie robić. Ja jednak chciałabym, żeby mimo wszystko tutaj na tym moim kanale treści dalej się pojawiały, będą różne. Mam już zaplanowane dla was kilka filmików, które chciałabym dla was opublikować. Także mam nadzieję, że każdy coś dla siebie znajdzie i ten czas, kiedy jednak ważne jest, żebyśmy zostali w domu, postaram się wam jakoś umilić. No, także rozgadałam się znowu, ale no chciałam wam przekazać te takie najważniejsze informacje i chciałam wam powiedzieć, jak ja w tym wszystkim w tej chwili się czuję, jak wygląda sprawa z naszą rodziną, jak Max, co robimy, że będę was wspierać, będę was tutaj, będę dla was taką odskocznią od tego wszystkiego, będę was jednak mobilizować do tego, żebyście zostali w domach i miło spędzili ten czas z rodziną, z bliskimi, dla waszego zdrowia, dla waszej urody, dla waszych przyjemności, bo to teraz jest dla nas najważniejsze, żebyśmy byli takim krajem, który zepnie się bardzo, bardzo mocno, będzie się wspierał, będzie sobie dawał siłę, przestrzegał tych najważniejszych zasad, o które nas w tej chwili proszą, żebyśmy mieli taką wewnętrzną siłę i żebyśmy dali radę, bo to jest teraz najważniejsze.
nas w domu dezynfekcja, pranie, czyszczenie butów. Proszę bardzo, wszystko w trakcie. No, trochę dezynfekcji. Na tyle, ile możemy sobie oczywiście pozwolić, mając w domu środki do dezynfekcji, bo to bardzo, bardzo ważna sprawa. A wiemy już, że koronawirus może na naszych ubraniach przeżyć do 7 dni, a na butach nawet do 9. Więc czyszczenie, pranie, dezynfekcja, kot, proszę bardzo, zainteresowany. Działamy. Kochanie, a co ty robisz dzisiaj na kolację? Facciamo polpettone. Polpettone. Czyli takie mięso mielone, zapiekane w piekarniku. O, zobaczcie. A nie dodajesz tego? Aspet. Aha. Czyli tak, procedura jest taka, że musicie przygotować sobie mięso jak namielone. Mamy tutaj, my dodajemy czosnek, oczywiście miękką bułkę, pietruszkę, sól, pieprz i zobaczcie, Max teraz do środka wkłada pokrojoną mozzarellę. Mozzarella. Pokrojone salami. Salame e formaggio. Quale formaggio? L'ho messo dentro il formaggio. A, parmigiano. A, no i jeszcze musicie dodać sporą ilość parmezanu. I zobaczcie, zawijamy to teraz w ten sposób. W międzyczasie rozgrzewacie sobie piekarnik do 220 stopni i zobaczcie, obierzcie sobie też ziemniaki, pokrojcie je, wykładamy tutaj, tak, polewamy to olejem, idealnie, un po d'acqua. I dodajemy trochę wody, tak? I tak przygotowane polpettone wkładamy do piekarnika na 50 minut. Będzie pyszna i smaczna kolacja. Albo godzinę, tak? Tak? Trzeba będzie po prostu sprawdzić, czy już mięsko się upiekło i czy też ziemniaki są gotowe. Słuchajcie, i gotowe. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Jaś? Tak, ogórek małosolny obowiązkowo, polpettone, ziemniaczki. No to co, smacznego. Dziękuję.